zareagować. Jedno jest pewne, dzisiaj Putin zachowuje się tak, jak się zachowuje zranione zwierzę, czyli mówiąc krótko, już w tej chwili działa na oślep, bez przemyślenia, jest przez to bardzo niebezpieczny i myślę, że Europa i świat nie może na to patrzeć tak na zasadzie takiej, że Ukraińcy sobie sami poradzą. Nie. My musimy Ukrainie pomóc i raz na zawsze rozwiązać ten problem, bo to jest XXI wiek. Tu nie jest możliwe, żeby taką wojnę w taki sposób brutalny prowadzić. Tak jest. Pan powiedział słusznie zresztą, panie pośle, że no nie wszystko się da załatwić za pośrednictwem Skype'a. I to jest święta prawda. I podobno wielu mogło wziąć udział w tej delegacji. No akurat ci premierzy się zdecydowali. No i zostało zadane rzecznikowi Komisji Europejskiej pytanie, dlaczego właśnie inni się nie zdecydowali. I oto, co odpowiada rzecznik Komisji Europejskiej. Premier ministr a Kijew. Mam pytanie. Dlaczego przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen nie pojechała z premierami Polski, Czech i Słowenii do Kijowa? To stosunkowo dziwne pytanie. To, że kraje członkowskie podejmują inicjatywę, nie oznacza, że szefowa Komisji Europejskiej powinna dołączać. Szefowa Komisji Europejskiej ma swoje własne kanały komunikacyjne z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Nawet nie proszę o komentarz do tego, ale proszę o odniesienie się do tej wizyty Krzysztofa Bosaka. No to jest gest z gatunku tych mocnych gestów. Ja myślę, że zdecydowanie istotniejsze jest jego znaczenie nie w kontekście samej Ukrainy, bo przecież dla walczących Ukraińców, czy dla prezydenta Zełenskiego, czy jego rządu w Kijowie, taka wizyta to raczej w sensie organizacyjnym kłopot niż pomoc. Natomiast to jest kluczowe dla pokazania nastawienia państw naszego regionu reszcie świata zachodniego i wywarciu, to jest istotne dla wywarcia presji dla innych państw zachodnich. Pokazania, że nie boimy się, że nie mamy zamiaru dać się steroryzować groźbom rosyjskim, że nie robi na nas wrażenie napinanie mózgów przez Władimira Putina i że oczekujemy konkretnych działań, do których niestety państwa zachodnie nie są gotowe. Prezydent Macron na tej wojnie próbuje prowadzić kampanię wyborczą, co jest raczej jak to, żenujące. Panie pośle, przecież dzwoni bez przerwy do Władimira Putina. No. No właśnie, to jest element jego kampanii wyborczej. To jest element rozuchwalający Władimira Putina. Bo tak długo, kiedy on widzi, że właśnie w kolejce czekają prezydenci czy premierzy, liderzy państw zachodnich po to, żeby z nim rozmawiać, kiedy on bombarduje miasta i osiedla zamieszkałe właśnie przez zwykłych ludzi, no to widzi po prostu przyzwolenie. Dokładnie tak to brzmi. W niedzielę w jednej z telewizji uczestniczyłem w dyskusji na ten temat i redaktor zadał kluczowe pytanie, gdzie są te czerwone linie, przekroczenie których spowoduje jakąś reakcję państw zachodnich. Proszę zwrócić uwagę, że do tego momentu państwa zachodnie, będące w sumie większą potęgą militarną niż Rosja i to kilkukrotnie, jak również gospodarczo, nie wyznaczyły żadnych czerwonych linii Rosji. Do tego momentu nie poszedł komunikat ani ze Stanów Zjednoczonych, ani z Niemiec, ani z Francji, ani z Unii Europejskiej, sformułowany w ten sposób. Jeżeli zrobicie to, to my zrobimy to. Na razie to są takie gesty mające spowodować, że te sankcje wszystkie, że będziemy mieli jako świat zachodni czyste sumienie, a to za mało. Może dlatego, Joe Biden, panie pośle, mamy takie informacje, że 24 na szczycie NATO w Brukseli, a być może 25 będzie w Warszawie Joe Biden. Może coś wtedy? To znaczy, jeżeli miałby przyjechać po to, żeby po raz kolejny opowiadać, że Amerykanie w żaden sposób się w ten konflikt nie zaangażują i że żołnierze i wojska amerykańskie, amerykańskie lotnictwo to nie absolutnie nic, to ja nie wiem, czy ta wizyta ma sens, dlatego że w tej chwili już na forum międzynarodowym administracja amerykańska zaczyna być powszechnie krytykowana za to, że tymi komunikatami, że oni absolutnie nic, w ogóle żadnej aktywności nie wykażą militarnej, że to po prostu rozuchwala Putina. Jeżeli nawet nie chcą wykazać żadnej aktywności militarnej w kontekście państwa, które zapewniali o swoim wsparciu i w które tyle zainwestowali i którego armię doposażali, to niech chociaż przestaną to mówić, bo naprawdę żadnych negocjacji się nie wygrywa w ten sposób, że się mówi, czego się nie zrobi. To jest po prostu kuriozalne i myślę, że
czas najwyższy, żeby politycy zaczęli to otwarcie mówić i żeby przestali mydlić sobie oczy, tak jak wcześniej pan poseł z Lewicy, który powiedział, że tutaj ONZ jakieś decyzje podejmie. No jak ma podjąć, jak w Radzie Bezpieczeństwa decyzje zapadają jednogłośnie i Rosja jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ? No to co, Rosja podejmie decyzję sama przeciw sobie? No przecież to jest niemożliwe. Tak samo w NATO, jeżeli mamy państwa takie jak Niemcy, które pozornie dokonały zwrotu, ale ciągle utrzymują relacje finansowe z rosyjskimi bankami, ciągle chcą lojalnie płacić za dostarczane im surowce energetyczne, dzięki którym Putin ma możliwość spięcia budżetu mimo tych wszystkich sankcji, no to przecież wiadomo, że NATO też jednogłośnie żadnej w tej sytuacji decyzji nie podejmie, kiedy sami Amerykanie nie wyrażają zainteresowania czymkolwiek. Więc jedyne możliwe działanie w tej chwili to jest przez grupę jakichś państw, które działałyby tak, jako tak zwana koalicja chętnych, państw zainteresowanych jakimś dalszym wspieraniem Ukrainy. W innym wypadku Zachód będzie, jak to w tym smutnym powiedzeniu, walczył o Ukrainę do ostatniego ukraińskiego żołnierza. Skądś to już znamy z naszej historii. Strasznie.